Panie i panowie, przyszedł czas na kolejny odcinek Hide and Seek z widzami. Uczestnicy dzisiejszej zabawy będą musieli się schować na najmniejszej mapie do trybu Battle Royale w grze Fortnite. Cały projekt inspirowany jest 8 sezonem, dzięki czemu możemy podziwiać miniaturowe biomy takie jak wulkan, słoneczne stopnie czy leniwa laguna. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej i wpisujcie kod w sklepie Gaming with RL. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym Hide and Seeku z widzami. Jest dzisiaj ze mną aż 2, 4, 6, 8 osób i będziemy się bawili w chowanego na najmniejszej mapie do trybu Battle Royale w grze Fortnite. Mapa jest inspirowana oczywiście 8 sezonem, jak widzimy tam daleko w pobliżu. Przepraszam Marshmallow, właśnie zasłaniałeś mi swoim wiadrem na głowie. Jest wulkan. Kto tam? Ktoś przyleciał? Jakieś kolejne osoby? Chyba ta. Okej. Nieważne, nieważne. I tutaj mamy również Battle Busik. To co panowie, osoba, która najlepiej się ukryje, wygrywa 1000 V-dolców. Oczywiście się nie przemieszczamy. No i to tylko tyle na temat zasad. To co, macie 2 minuty, żeby się schować. Okej, zapraszam wszystkich na swoje miejscówki, ustawić się. Ja ląduję tutaj koło różowego drzewka. Tu jest jakaś skrzyneczka, więc będę miał broń, z której będę mógł do was strzelać. Mamy jeszcze 3 lepy. Dobra, ja się odwracam i nie patrzę. Raz, dwa, trzy. Pan wygięty banan szuka i patrzy. Lecimy. Uwaga. Nie ruszaj się, bo będzie słyszał jak idziesz. Dobra, my jesteśmy akurat na pagodach pomyślności. Tak, to są małe pagody pomyślności. Idziemy w kierunku Meksyku. No jestem mega ciekaw. Mamy jakąś tutaj skrzyneczkę. Z niej wypadł Kevik i o, autokampa. Najsik. Ale szybko się tą mapę przemierza. Jesteśmy teraz aktualnie na oazie odpoczynku. Nie, tu jest oaza odpoczynku, dobra. Tu są takie jakby rozdroża rupieci te inne z blaszakami. I co my tu mamy? Kolejną skrzyneczkę. Rakietki, o najsik. To zaraz zrobimy sobie spokojnie. Tutaj wulkanik sobie zrobimy z tych rakietek. Jesteśmy teraz na torze tym wyścigowym. A ja dalej nikogo nie widzę, jest 8 osób, tak? Się chowa? Tak, tak. 8 osób. Mamy kolejną strzelbę. Czy ją wziąć za coś? Nie, ale sobie wypijemy Kevika. Będziemy mieli kolejne miejsce. Ale śmierdziele się przydadzą. Będzie śmiesznie. Śmierdziele się przydadzą. Będę was wykurzał z niektórych miejscówek. Ej, spadły mi śmierdziele na dół. Zeskoczę? Dobra, jestem. Czy one się nie kończą? Oh yeah! Tak jest. Śmierdziele się nie kończą. Aha, te oponki podbijają, nawet nie wiedziałem. Co to jest za miejscówka? Samotne schronisko to jest. Dobra, jakaś jest skrzynka. A co to za... żółwik. Anonimowy. No niestety anonimowy, ale odpadłeś jako pierwszy. Byłeś za mapką, trzeba było jakoś tutaj wskoczyć sobie, wiesz? Dobra, lecimy dalej. Ale nie trafiłem, chciałem, myślałem, że... Zrobię z ciebie jeżyka. Wow! Ej, nie widziałem tej oponki. Dobra. Jesteśmy teraz na samotnym schronisku na wieżyczce, tak? To jest ta wieżyczka. Trochę taka za mało miniaturowa, no ale jest. Okej, lecimy dalej. Tu mamy... Co to jest za rzeczka? Samotne schronisko, ścieżka jakaś tędy? Nie, nie kojarzę tej kompletnie rzeczki. No, to nią nie idź. To mnie mam nie iść, tak? Dobrze. No. Gdzie jest Szaku? O, od razu gdzie Szaku? O, rzućmy sobie tu może śmierdziela. No ale niestety nikt nie oberwał. Dobra. Oła, oła. Szukamy dalej. Jesteśmy już koło wulkanu, ale na sklepowej... Nie, to jest sklepowa? Nie, to... Tak, sklepowa sadyba to jest. Tu mamy sklepiki. Tak, dobrze mówię? Chyba tak. To jest chyba sklepowa sadyba. Tu jest wypasiona wyrwa. Tak, to jest sklepowa zadyma. Wypasionej wyrwie, czy ktoś będzie? Jest ktoś tam? Halo! Czy ktoś tam utknął? Nie, nie ma nikogo. To jak to nie? Wysadziłem go w powietrze z rakietek. Okej, ej. Elo? Lecimy dalej, mieliśmy chwilowe problemy techniczne, bo ktoś nam wbił na mapę. Szukamy dalej. Czy ktoś jeszcze będzie w wypasionej wyrwie? Nie. Czyli... Szak.
czyli Szaku. No, ale ja psychicznie tylko go tak podkręcał, a on się daje. O! Ktoś tu oberwał. Ej, nie ma ruszania się. Ktoś tu oberwał. Dwie osoby się zdobały? On zepsuł to, czemu on się ruszył? Macie jeszcze raz. Ktoś go zabił. Sam zginąłem od swojego śmierdziela, nawet nie skleiłem, że mnie bije. Dobra. No. Czyli dwie osoby kolejne zostały nakryte, no żeście perfekcyjnie się schowali. W ogóle Farel by na to nie wpadł, że w wypasionej wyrwie w największej dziurze na mapie ktoś się schowa. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Lawę. Ej, ta lawa nie pali. A powinna palić. Wulkan. Wulkan, moim zdaniem, petarda. Zarąbiście odwzorowany. Oczywiście kodzik do tej mapy, moi drodzy, macie w opisie tego filmu. Jakbyście byli zainteresowani zagrać sobie na przykład Hide and Seeka tutaj ze znajomymi. Mega polecam. Ok, jest ta skrzynka. Otworzę ją. Nie mogę wskoczyć, coś jest zbugowane. Dobra, trudno. Jesteśmy teraz na... Jak to się nazywa? Słoneczne stopnie. Słoneczne stopnie. Fajne te piramidki, ej. Naprawdę mega jest to odwzorowane. I mój w ogóle banan fajnie fituje do tego całego odcinka. Dobra, przejdźmy. Chyba ty najbardziej odwzorowany jest wulkan. Co nie fajnie, wygląda naprawdę super, ej. No fajne, fajne. Fajnie, no. Że teraz dodali możliwość zmniejszania rzeczy. O, dzięki. Dzięki mordo za Jack-Jaga, ale nie potrzebuję na razie. Lecimy dalej. Tu mamy taką mini stację badawczą. W ogóle te takie stacje badawcze pododawali, nie na nowy biom. O co tam chodzi z tymi radarami? Może coś będzie miało wspólnego to z fabułą. O, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym całym wulkanie. Czy on będzie dalej, wiadomo, z tygodniem na tydzień, nie wiem, ewoluował, będzie się mapa zmieniała. Jestem ciekaw mega waszego zdania. Mi się wydaje, że to będzie miało dużo wspólnego z tym sezonem oczywiście. Mi się wydaje, że ogólnie śniegi chyba stopnieją, co? Generalnie jest fajna akcja, bo pamiętasz te, co smocze jaja były tam na pamiętam, śniegu? Pamiętam, i są też ogniste jaja. Ogniste. Ale nie... Rozstrzelone jajca? Ej. Je przeniósł teraz do wulkanu. Zobacz, co się dzieje. Ta malutka skrzyneczka lepsza jest tutaj. Wow. Wow, ej, kozaczek. Nawet nie sądziłem. Statek też fajnie odzorowany. Ogólnie mega jaram się taką robotą, przecież to gościu tutaj spędził kupę czasu, żeby tak to odwzorować. No. Chłopie, przecież to jest jakaś masakra dla mnie. Dobra, tu nikogo, moi drodzy, nie ma. Jest jakiś za... Nie, to możesz, mordeczko, nie skakać, się posunąć ewentualnie, bo nie wiem, czy oni tu ptają, nic nie słyszę. Tu mamy zalew zdobyczy. Tak, zdobyczy teraz to się nazywa. Czy ktoś jest w zalewiku? Bo tutaj jest takie miejsce jakby... Ohoho! Ktoś tam mógł być. To nieźle. Okej, moi drodzy, robimy drugą rundę, bo się nam czas niestety skończył. Tutaj dwie osoby, które nakryłem, które się oczywiście z nami bawiły, stoją na D-bloku. Reszta... Dziękuję. To mi się przyda. Ale tutaj zostań, mordeczko, i za mną nie chodź. Lecimy. Jesteśmy teraz aktualnie na Sielskim Siole. Sielskie Sioło, skrzyneczka. Bugi bomba. Dobra, lecimy dalej. Szukamy kolejnych osób. Zostało mi 6 do znalezienia, tak? Z naszej ekipy, która się bawi w chowanego. Tak. Dobra. Dokładnie tutaj jakiś ziomuś chodzi. Tutaj nie ma nikogo. Tu jest kolejna skrzyneczka. Coś potrzebuje wybuchowego, bo wy tutaj albo o, śmierdzi bomby są. Super. Wow! Ten lód działa nawet. Ej, nie sądziłem. A tutaj jest nasza ulubiona góra wikingów. Dobra. Hopsa. Ech. Kurde, nie mogę wskoczyć. Dam granata, jest coś tam? Chyba nie ma. Dobra, idziemy jeszcze nie raz. Ruszaj się. Szybciutko, wypite. Hop, hop. Kto to jest ten karbit? Hop, właśnie nie wiem, karbit to chyba jest jakiś random. Tutaj mamy no random. Statek na wikingach, taki trochę słaby, no ale jest. Farel, jakiś gościu strzela. No to weźcie go tam, możecie go zabić, wiem, że do mnie strzela jakiś gościu. Ja sobie kewika piję, więc nie przejmuję się tym. Okej, lecimy dalej. Co mamy tu? Kolejną skrzyneczkę. I to jest miejscówka o nazwie... To jest Butny Brzeg, tak? Twoim zdaniem, gościu. To jest Butny Brzeg! No nie wydaje mi się. Tutaj mamy... Co to jest? Ej, bo straciłem już rachubę, gdzie ja jestem. To są widmowe wzgórza, tak?
Okej. Okay. Tutaj mamy... nie, to są widmowe wzgórza. Dobra. Okej, okay. Tutaj mamy za to... Zamek? To jest zamek Drakuli. Okej, okay. A gdzie wy jesteście? Nikogo nie widzę. Tu mamy rozdroża rupieci. Pochowani, kierowniku. Pochowani, no właśnie, ja myślałem, że na tej mapie nie będzie gdzie się schować. A tutaj jest... Ja dziękuję. Przesada, dobra. O! Czy ktoś tu przyjął? Tak, jakiś bambus mi tu przyleciał. Kto to jest? Nie znam. A to ty? Ja go raz zabiłem. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Nie widzę tutaj nikogo. No nie, tup mi tutaj. Także łapcie. Kurde. Macie dwie osoby kolejne, tak myślałem, że tam się schowacie. Wulkan. Czy w wulkanie ktoś będzie? Nie ma. Dobra. Troszeczkę będzie szybsze. Szukanie, bo będę rzucał śmierdzielami. Nie ma. Kurde, ej, nie sądziłem. Tam ktoś się w ogóle strzela. Tam jest za dyma. Już tam szalony idę. Laki Wiśnia, dobra. Dzień dobry. To kto jeszcze został? No ja tutaj sobie siedzę. Patrz, ja za tobą. O. Jakiś Ale 1950 mnie zabił. No trudno, niestety z takimi ludźmi trzeba też żyć. No ja zostałem chyba, tak? Ja jestem tutaj. Tutaj byłem. Nie, ktoś... Nie, ja jeszcze. Jest. Ja jeszcze. Tak, aha. Ty jesteś. No to, no to szalony. No to... Został nakryty w takim razie. Tu mi się mapa w ogóle zbugowała. Ej, jak to się stało, że tu teraz pustyni nie mam? XD. Tam szalony możesz się na przykład tym typkiem, wiesz, zająć, nie? A ja sobie tu będę na spokojnie. Ej, kto z Digga strzela? Szukam. To ja. Typo kolapsuję. Aha, dobra. Nie typo, tylko... O, 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 tutaj w sumie są szemrane psie. Szyby. A to ty. Like Michał! Like Michał został nakryty na szemranych szybach, czyli zwycięzcą jest kto? Aviler. Aviler, tak? Dobra, Aviler, okej. Okay. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest Aviler. Powiedz mi jeszcze, gdzie się schowałeś, mordo, bo cię nie widziałem w ogóle. Poczekaj, wchodzę. No, jak włączysz sobie mapę pod M, to na którym biomie jesteś miniaturowym? Ja sobie zobaczę, gdzie jesteś. Gdzie ty, Aviler, jesteś? No? Jaki skin? To jest, a ten Rafonix. Aha, tutaj jesteś, dobra. Okej, okay, to w którym miejscu byłeś schowany? No. Tutaj, ty przechodziłeś obok mnie. Ja, dziękuję, to ja nie widziałem, gdzie ty jesteś. Dobra, XD. Okej. Tak jest, okej, okay, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Wspierajcie z kodem GAMINGWITHFARELL w sklepie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, yo!